Dzień dobry, moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj coś niesamowitego. Partia, która miała miejsce na mistrzostwach drużynowych, mistrzostwach Europy, aktualnie rozgrywanych w listopadzie 2023 pomiędzy Grecją a Azerbejdżanem. Azerbejdżan tutaj był murowanym faworytem do zwycięstwa z Grecją, ale partia, moi drodzy, to był kosmos. Głównym bohaterem tej partii był Nikolas Teodorou, jak dobrze przeczytałem po literkach, arcymistrz 2619. Gra z zawodnikiem topki światowej, niegdyś ścisłej topki Timurem Radżabowem. Ta partia, moi drodzy, trwała minutę i 6 sekund. To znaczy, nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd. Tyle czasu poświęcił Nikolas na myślenie w tej partii. 100% dokładności z jego strony. Zaraz zobaczycie, co tutaj się wydarzyło. Czapki z głów. Po prostu wbija mnie w ścianę. Taki rodzaj szachów w dzisiejszych czasach. Zapraszam, niesamowita partia. Troszkę poanalizujemy. Mianowicie, E4 ze strony białych, E5 czarne, skoczek F3. Skoczek F6 i posunięcie D4. W tym momencie skoczek wziął pionka. Pionek wziął na E5 i goniec na C5. I już się zaczynają dymy. Dymy, jeżeli ktoś oczywiście nie wie, o co tutaj chodzi. Zauważmy, że dwie figury atakują od razu punkt F2. No i niedoświadczony zawodnik białymi nie będzie wiedział, jak zareagować. Ale tutaj grecki arcymistrz wiedział, jak grać. Był bardzo dobrze przygotowany. Prawdopodobnie wszedł wariant Radżabow. No i zagrał od razu gońcem na C4. W momencie, gdybyśmy tutaj na przykład próbowali grać jakiś taki ruch jak goniec na E3, żeby bronić się na F2, no to oczywiście tutaj jest wybicie i białe stoją bardzo źle z uwagi na te pionki. To jest sprawa, myślę, że bardzo jasna. A jeżeli byśmy tutaj chcieli na przykład zagrać skoczkiem na D4, przesłonić ten atak, to by świadczyło o tym, że białe nie znają tutaj tej teorii, wiedzą, że i by wiedziały, że mają kłopoty. Znaczy my to musimy wiedzieć, że będziemy mieli kłopoty, bo czarne przechwytują niesamowitą inicjatywę po biciu skoczkiem na F2. I na przykład jak król zbija na F2, nieco wygląda to romantycznie, jak na dzisiejsze czasy. Hetman H4 z jednoczesnym atakiem na skoczka. Król, załóżmy, gra na E3, no bo jeżeli nastąpi jakikolwiek inny ruch typu G3, to zawsze czarne odbijają skoczka i mają wygraną pozycję. Ale jak uparcie białe by broniły tego skoczka, no to tutaj wystarczy zagrać skoczkiem na C6, mocniej uderzyć w tego na D4, po posunięciu C3, żeby obronić, posunięcie D6 i ta pozycja się kompletnie rozsypuje białymi z uwagi na zaraz szybką roszadę, wieża E8, wychodzi goniec, grozi bicie tutaj też uderzenie w skoczka mocniej. Więc bez figury tu czarne grają na ten moment, ale król jest w centrum powiązany. To się zawsze źle kończy, szczególnie, moi drodzy, na tym poziomie. W każdym razie białe zagrały tutaj teoretycznie bardzo dobrze goniec na C4. I teraz trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje na przykład po goniec bije na F2. Szach. Król gra na F1. I teraz czarne mają ogromny problem z uwagi na to, że goniec jest atakowany, a grozi bardzo nieprzyjemny ruch hetman D5 z atakiem i z opcją mata. Tak jak troszkę bym tłumaczył, słuchajcie, szachy dla piątej kategorii. Bez urazy oczywiście dla nikogo, tylko tak to wygląda, ale też w grze arcymistrzów, co jest niesamowite. W dzisiejszych czasach to jest naprawdę rzadki obrazek. Jednakże, moi drodzy, w partii nastąpiło skoczek F2 i to też pewnie pytanie sobie zadajecie, co grać po tym. Tak też było i teraz zwróćmy uwagę, jak grają dalej białe. Tutaj istnieje możliwość na przykład zagrania hetman D5. Niestety ten ruch nie byłby najlepszy dla białych, mimo że wygląda to świetnie, bo tu atakujemy i tu atakujemy, ale po hetman E7 wszystkie groźby są odparte, a pionek wzięty jest i atak jest na wieżę. W momencie, gdyby wieża zaatakowała skoczka, to czarne grają bardzo sprytnie dwa szybkie ruchy. C6, hetman wraca i D5. I chodzi o to, że nie można zbić w przelocie z prostego powodu, a skoczek za moment wraca na E4 i figura jest uratowana, bo też jest atakowany goniec, więc czarne tutaj by bez problemu wygrały tę pozycję. Jednakże poszło inaczej w partii, najlepiej białe zbiły na F7.
Dwa wykrzykniki, najlepszy ruch w pozycji, ale takie rzeczy trzeba mieć raczej przygotowane w domu, bo nie sądzę, że człowiek jest w stanie wymyśleć coś takiego przy szachownicy i to w tak krótkim czasie. Zwracajcie proszę uwagę na czas, który posiada teraz Greg. Tu jest czas dodawany, dlatego też 1.30 się dodaje. W momencie po biciu na F7 król odbił, hetman dał szacha, król na G6 sobie poszedł, czyli najlepsze posunięcia tutaj wykonują teraz czarne mimo wszystko i hetman wziął gońca i skoczek wziął wież. No i zwróćmy uwagę, że teraz materiału po stronie białych jest zdecydowanie mniej, jest to cała wieża. No oczywiście tę jakość można spróbować odbić, ale białe nie będą tracić czasu na to, żeby odbić tego skoczka. Tutaj białe muszą zatroszczyć się o szybki rozwój i atak na króla. Nastąpił ruch skoczek na C3. Posunięcie H6 ze strony czarnych, no to jest ruch dobry z uwagi na to, że król się tutaj może schować, no i też trzyma punkt G5 ten pionek, więc tutaj Radżabow gra najlepiej w danym momencie. Skoczek zagrywa na D5. Białe od razu przystępują do bardzo mocnych akcji. Tu trzeba uważać na takie zagrania jak skoczek E7 i w przyszłości próbować hetmanem zaatakować króla na przykład na polu E4 albo skoczek na F4. Są bardzo nieprzyjemne rzeczy, bardzo czarne muszą uważać i wieża E8. Radżabow gra dobrze w obronie, póki co gra bardzo dobrze, broni się słusznie. Ciekawe, jakie miał odczucia podczas tej partii, ale już zużył 30 minut, a białe grają bardzo szybko. Hetman D4. Słuchajcie, 7 sekund zastanowienia i hetman D4 to jest niesamowite, ale też przygotowane zapewne przez przeciwnika. Król H7. No i teraz, moi drodzy, ruch z kosmosu kolejny. No takiego ruchu ja bym w życiu nie zagrał, będąc nieprzygotowanym, a tutaj Greg po prostu rozwala system i bardzo psychologicznie prawdopodobnie przeciwnika też rozbił. Goniec na H6, mój drodzy. To jest kosmos w ogóle. Tak jak Michał Tal, albo jeszcze lepiej w tej partii to wszystko następuje. Słuchajcie, i teraz skupimy się na kilku rozgałęzieniach, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, co teraz grozi. Uwaga, ta pozycja oceniana przez silnik jest równa, dlatego że to ocenia właśnie silnik i widzi opcje obronne i wszystkie możliwości. I teraz tak. Finalnie w partii poszło bicie tutaj, ale zajmijmy się najpierw ruchem skoczek na C6, żeby spróbować z tempem zaatakować hetmana. No ten ruch do najlepszych może by nie należał, ale po hetman F4 i teraz przykładowo jakby nastąpiło bicie, no to białe bardzo szybko wygrywają. Skoczek na F6 z atakiem, no tutaj najlepsze to jest oddanie hetmana, co się wiąże z tym samym, czyli z porażką, a po król G7 skoczek na skoczek na H5 z szachem, król G8 przykładowo i hetman G4. Za chwilę tu przeciwnika już matujemy. Więc bardzo cienki lód tutaj po stronie czarnych. Trzeba bardzo uważać. W momencie, gdy hetman zagrałby na F4 po skoczek C6, jeszcze mógłby nastąpić ruch wieża F8. Czyli zaatakować tego hetmana. I ten ruch byłby najlepszy, jeśli chodzi o obronę czarnymi. W tym momencie po hetman G4 z groźbą mata, czarne muszą się zdecydować na bicie tutaj gońca. Prawdopodobnie byłoby to bicie pionkiem. No i teraz białe niestety nie mają tu za dużego wyboru jak wieczny szach, co się wydaje nieprawdopodobne. Zobaczcie, jak mało materiału mają białe. Ale też czarne nie mają za bardzo jak się bronić, bo po król G7 znowu dajemy szacha. I jeżeli król H7, to znowu jest to samo, a jeżeli król H8, no to tutaj niestety czarne będą musiały ponieść porażkę po hetman G6. Okazuje się, że tutaj groźby są mega nieprzyjemne z uwagi na bicie na pionka na H6. Zaraz wtargniemy skoczkiem i damy mata. Hetman kompletnie jest zakleszczony, skoczek D5 przeszkadza, zaraz nastąpi długa roszada i białe wygrywają. W momencie, gdyby na przykład czarne poświęciły na F3, bo stać czarne na to, żeby to zrobić, dlatego że mają dużo figur, no to tutaj nastąpiłoby bicie najpierw z szachem, król G8, hetman G6,
Król H8. No i oczywiście można powtarzać ruchy, no bo ja powtórzę to jeszcze, co nie ma znaczenia, bo finalnie w tej pozycji i tak zbijamy tutaj. I okazuje się, że nie ma za bardzo jak się bronić w tej pozycji. Przykładowo po skoczek E5 następuje długa roszada. Fatalna pozycja czarnych. Tutaj grozi za chwilę skoczek na F6, ale przede wszystkim wtargnięcie wieżą na G1. Pozycja jest kompletnie rozbita czarnymi. Partia jest wygrana. Moi drodzy, oczywiście to się łatwo mówi, tutaj arcymistrzowie musieliby sobie jeszcze z tym poradzić, ale coś niebywałego. Wróćmy do partii. Mianowicie pogoniec na H6, w tym momencie czarne zbiły, dalej pozycja jest równa, nastąpiła długa roszada. No, powiem szczerze, trzeba mieć wielką odwagę, żeby zagrać przeciwko zawodnikowi 2745, w tym momencie przeciwko Radżabowowi, ale to też świadczy o dobrym przygotowaniu. I teraz, moi drodzy, Radżabow się bardzo myli, zagrywając wieża E6, co się wydaje bardzo dobrym ruchem, no bo wieża asekuruje, wieża stara się bronić, ale najpierw sprawdźmy jakąś alternatywę. Czarne mogłyby znowu zagrać skoczkiem, co by się wiązało z remisem, no bo tutaj czarne dając szacha, król H8, no to wtargnięcie by musiało nastąpić, bo czarne, białe nic lepszego nie mają i wieża E7. Tutaj z obroną fajną ta wieża może wchodzić, lecz po biciu na przykład na E7 i po biciu hetmanem, no to ten remis mógłby nastąpić właśnie po takich mniej więcej posunięciach. Wieża F1, żeby spróbować jeszcze wtargnąć. I tutaj czarne by zmusiły hetmana do tego, żeby ten hetman odszedł i czarne próbowałyby tego hetmana wymienić, bo mają niedorozwój figur w tym momencie i ta partia mogłaby się tak tym remisem skończyć, bo za chwilę białe by zagrały skoczek G5 i wtargnęły wieżą z jednoczesną kapitulacją tak naprawdę czarnych. Moi drodzy, jednak tutaj istnieje pewna rzecz, która mogłaby nas jeszcze zainteresować, mianowicie hetman G6. No ale po wieża E7, tutaj powiedziałem, że jest remis, ale jednak nie ma mimo wszystko remisu. Po wieża E7, ciekawe, czy białe byłyby przygotowane na to, żeby zagrać kolejne poświęcenie, mianowicie skoczek G5. Coś nieprawdopodobnego tu mogłoby się wydarzyć. Jeżeli byłoby bicie, to skoczek F6 i robią się ogromne problemy. Nie widać, jak się bronić przed atakami matowymi. Po hetman F8, hetman H5 i dajemy za chwilę mata. Król tutaj, to mat tutaj, a zasłonięcie się też jest przegraną pozycją. W momencie, gdyby ten skoczek wylądował oczywiście na G5, no to hetman mógłby przykładowo zagrać na F8 i bronić. No to wtedy jest strzał tej wieży i ta wieża po prostu zostaje zlikwidowana. Grozi mat, niebezpieczeństwa są ogromne. Po takim szachu i podejściu królem i biciu skoczka, hetman E8, król H7 i skoczek wraca na D5 z opcją zagrania na F6. W ogóle kosmos warianty, a zobaczcie, że po takim zagraniu i hetman broni na F6, wieża wchodzi na F1, czyli ostatnia figura wchodzi do gry i robią się bardzo niebezpieczne rzeczy, bo skoczek za chwilę zagra na F6. Kosmos warianty, ale myślę, że dla arcymistrzów tego typu forsowne ruchy nie są aż takim wielkim problemem. Na pewno Greg był tutaj mega przygotowany. Moi drodzy, przejdźmy do finalnych ruchów. Wieża zagrała na E6. No i w tym momencie, jak grają białe? No coś nieprawdopodobnego. Znowu skoczek wleciał, zaatakował króla. Tutaj najlepszym rozwiązaniem to by było oczywiście bicie, no bo znaczy stać czarne na to, żeby oddać jakieś figury, ale po tym wybiciu pozycja by się za chwilę sypała, bo skoczek wchodzi, no i finalnie tego króla po prostu będziemy atakować hetmanem i skoczkiem i jeszcze jest przy okazji pionek, więc bardzo nieprzyjemnie i tak naprawdę finalnie ta partia po prostu jest wygrana, byłaby wygrana. Król H8 nastąpiło w pozycji i skoczek H4. Skoczki wiodą prym w tej pozycji. D6 ze strony czarnych, hetman F4, hetman szuka opcji nadania mata. Król G7, no ale w tym momencie już następuje bardzo szybkie zwycięstwo w postaci szacha. Król H8, skoczek wleciał na G6, król
na G7 i ruch, który przypieczętował zwycięstwo białych, to skoczek F8 z wygraną. Tutaj białe poświęciły minutę i 6 sekund na tę partię. Tak naprawdę zobaczcie, zużyły właśnie tyle czasu, nie licząc tego dodawanego oczywiście. Tu jest koniec partii, dlatego że jak król zbija, to jest szach i jest mat na G7. A w momencie, gdyby ten król poszedł na pole F7, no to również dajemy szacha, król E8, przepraszam, król E7 i skoczek G6 z bardzo ładnym matem. Nie dość, że widowiskowym, to spektakularnym. W ogóle 19 posunięć, słuchajcie, ta partia trwała. Niesamowita miniaturka na Radżabowie, ale to wynika oczywiście z jego błędu. Bronił się do pewnego momentu bardzo dobrze, ale ta partia pokazuje, jak szachy mogą być dalej niesamowite na najwyższym poziomie. I to jest piękne. Gratulujemy Nicolasowi zwycięstwa. Na pewno ta partia obejdzie świat szachów w analizach. No i jego nazwisko na pewno troszeczkę zostanie wypromowane, ale to już są kwestie uboczne pięknej gry, pięknych szachów. Pozdrawiam, moi drodzy, was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że partia się podobała. Do zobaczenia. Cześć.